Zapraszamy do drugiej części filmu, co jest w Polsce gorsze niż w Turcji. Poprzedni film był naprawdę bardzo długi. Bardzo dużo rzeczy tam mój mąż właśnie wspomniał, co jest w Turcji lepsze, co jest gorsze w Polsce. Dzisiaj zapraszamy do części drugiej. Tylko wspomnę, że mój mąż Hussein przyjechał właśnie do Turcji po ponad 10 latach spędzonych w Polsce, więc 1/3 życia spędził w Polsce, wrócił do Turcji. Ma też swoją jakąś taką perspektywę. Chciałby się podzielić tym, co w Turcji, co w Polsce jest lepsze, gorsze. Stąd właśnie pomysł na tą serię filmów, do której Was zapraszam. Dzień dobry, witam. In the shopping mall, when you are going or any places, people are not so much interested. I want to try the shoes, I am looking, I want to ask people, but it was very interested that there are workers, they are paid and they have to service, you know, serve, and they are not even interested. I am calling, I am looking if anyone is working. It's like all the shops are empty. I mean, it was very weird because I am coming from the culture which even people are pushing you to sell something, you know, that you have all the time, they are looking, they are taking your empty cups, this, cleaning you, they are always asking if you need anything. Maybe it is Turkey's tourism country, that's why. Even in restaurant, it is the same in Poland, yeah. You can sit 1 hour, that, no one. We were that much pissing off and that much getting angry. We are waiting and they are not bringing our orders that much. Then later we were pissing off and we were just leaving. So that's the, yeah. To prawda, że w Polsce, żeby doprosić się czasem o obsługę, no to może człowieka zalać jasna krew. Dlatego, że było nieraz tyle sytuacji w restauracjach, kiedy siedzieliśmy nawet i pół godziny i nikt do nas nie podszedł, żeby wręczyć nam nawet kartę. W sklepie też znaleźć kogoś, żeby was ktoś obsłużył, żeby wam ktoś właśnie podał produkt, no to też graniczy z cudem. Ja wiem, że Turcy są bardzo nachalni i to są dobrzy sprzedawcy, ale ta ambiwalentność polskiej obsługi w Polsce jest naprawdę czasem przerażająca, dlatego że no właśnie to jest nieuprzejme. Nie wiem, ci ludzie, ten personel jest opłacony, ale zainteresowania czasem żadnego. In Poland there are tax for the dogs, animals, but in Turkey there is no, so it is a little bit. Dog is also like human, you know, alive things. How it can be? I mean, of course, from our brief, everything they are taking tax, but from my perspective, Poland is worse. From my perspective, this tax for the dogs, animals is worse than Turkey. A to wyszło całkiem przypadkiem kiedyś, dlatego że rozmawialiśmy właśnie o naszym psie. No i coś mówiłam, że no w Polsce trzeba by było jeszcze zapłacić podatek. I w ogóle mój mąż był strasznie zszokowany, że od psa można odprowadzać podatek. No tak, no bo słuchajcie, czemu od dzieci nie wprowadzić podatku, tak? No dlaczego od psa? To słuchajcie, już też naprawdę ten pomysł wprowadzania podatków od oddychania, od śmierci, od wszystkiego jest naprawdę przegięciem, dlatego że mój mąż w ogóle nie mógł mi uwierzyć, że my płacimy w Polsce podatek od posiadania psa. Tego w Turcji nie ma. If it would be tax in Turkey, for sure people wouldn't register their dogs. In Poland they don't register, but they can complain about you because neighborhood in Poland are very kind and nice. Like in Germany, Gestapo's, you know. I know. In Poland the vet costs for the dogs, you know, injection or this kind of things are very expensive compared with Turkey. Jeśli chodzi o ceny weterynarza i utrzymanie psa w Polsce, że są droższe, tak nam się wydaje, chociaż psa w Polsce nie mieliśmy, ale ja dużo wrzucałam na TikToka i tam ludzie dzielili się cenami, to rzeczywiście wydaje mi się, że te ceny w Polsce są wyższe. In Turkey, homes are bigger. And if in Poland, because of the communism is also, the homes are very small. Even for the same price that you rent in Warsaw, in Istanbul, for example, for the same price you can rent very big apartment. So this is, I would say, worse because you are paying that much, tremendous money, for Polish people, and they are giving you so, I'm sorry, shit homes, 35-40 square meter. How these people with, I mean, of course, I grew up also in small home. Many people are growing with many kids small homes, but I know the cost of the land, cost of the construction, these are not too much, but they are that much unnecessary selling or renting expenses. So from this perspective, Poland is worse.
Standard mieszkań w Turcji jest dużo wyższy niż w Polsce. Zapraszam Was do moich filmów, gdzie pokazuję, jak się żyje. Turcy mają duże, ładne mieszkania. W Polsce komunistyczne klitki. I co jest gorsze, że współczesna patodeweloperka w Polsce jakby dalej buduje takie małe klitki i wiecie, no ceny mieszkań w Polsce są zaporowe, ale gdyby to były duże mieszkania i później dziwi się, że ludzie nie idą w prokreację, zakładanie rodziny. Osiągnięciem ludzi w moim wieku jest mieszkanie na kredyt 30-letni, 50 metrów kwadratowych. Jak na 50 metrach, słuchajcie, żyć? I zaraz odezwą się ci, co powiedzą, że cztery pokolenia się na 50 metrach chowały. Słuchajcie, to, że tak było, to tak było, ale to nie znaczy, że każdy tak chce żyć i że to jest jakiś standard życia i po prostu wszystkim musi to odpowiadać. Nie, nie musi i nie będzie odpowiadać, dlatego że turecka rodzina ma w standardzie 150 metrów. Słuchajcie, każdy ma swoją prywatność. Rodzice, dzieci, wiecie, metraż do życia. Natomiast w Polsce no to jest naprawdę patologia, patodeweloperka i tak można wymieniać bez końca. Zapraszam Was na moje filmy dotyczące właśnie nieruchomości, kosztów życia, kosztów utrzymania mieszkania w Turcji, bo to naprawdę nic w Turcji nie kosztuje. Standard jest zupełnie inny. I don't know if you say in the first video, also when you buy the property, it's finished. In Poland, they are giving like a naked home with beton, with the concrete. So I don't know if you said in the first video, but I would like to also, it just came to my mind, it's not on my list. They are giving empty home and you have to spend almost one home price inside to fully remount home. So here, when you buy home, you don't need to remount. You just buy all the stuff and just leave there. And all the electric infrastructure, walls, painting, doors, even sometimes they are putting AGD inside, including. But in Poland, there is no. So from this perspective, it is worse. Jeśli chodzi o standard deweloperski w Turcji, to się zgadza, że tutaj jeśli deweloper stawia mieszkania i właśnie daje je do sprzedaży, to już są one wykończone. To znaczy mają podłogi, drzwi, słuchajcie, czasami AGD, mają meble w kuchni, mają ubikacje, prysznic, wszystko jest zrobione. Natomiast w Polsce standard deweloperski to są gołe mury i musicie wyłożyć tyle pieniędzy, żeby jeszcze to wszystko wyposażyć. In Poland the ways are not that much developed like in Turkey. Turkey is really quite developed. I'm not talking about the private ways, but even government ways. It's really developed. I believe me, maybe none of Polish people travel all Poland like me. From because of my job I was traveling by car everywhere, all the factories, and I drive everywhere, I would say. And of course there are new ways they are doing with European Union support, but still, from the really the infrastructure of the way transport, Turkey is one of the best developed, I would say. So from this perspective, Poland is worse. Drogi w Polsce są tragiczne i wszyscy o tym wiemy. Mój mąż tu powołuje się na to, że on bardzo dużo podróżował po Polsce. Naprawdę, jeśli chodzi właśnie o delegacje, o podróże służbowe, to on był cały czas w trasie po całej Polsce. Bardzo dużo też po Polsce podróżowaliśmy, zwiedziliśmy w zasadzie prawie każdy zakątek Polski i drogi w Polsce są tragiczne. Jeśli chodzi o Turcję, bardzo dużo osób przyjeżdża tutaj kamperami czy objazdówkami. Drogi w Turcji są prywatne, też bardzo dużo, ale nawet te publiczne, państwowe, one są, powiem Wam, super. Są naprawdę bardzo dobre i tutaj nie ma takich problemów. Ja tu nigdy nie jeździłam przez takie korki jak w Polsce. W Polsce to jest, ja nie wiem, cały czas się remontuje i że taka Polska nie potrafi sobie poradzić z drogami, a taka Turcja daje radę. Naprawdę tu, jeśli chodzi o drogi, to będziecie słyszeć, że w Turcji jest bardzo dobrze. In Poland, tax for the trash is so expensive. They are taking for each person. They are counting how many people lives in the home, and accordingly, you have to pay monthly very big money. Even before we were leaving Poland, how they were increased in taxes. Here, you are paying yearly. It doesn't matter one two person. They are not counting the people. They are just per home, 500 Turkish lira per year. So imagine how much lot it is. Like how much like. 500 Turkish lira. 500 Turkish lira. 100 Turkish lira, 12 złotych. So imagine. 60 złotych yearly you are paying. It's not even for one person, just for home. For all home. So this is from in Poland. I don't know what they do with this money. Really? I don't know what they are doing with all this money. Where it is going, I really don't know.
To też mojego męża szokowało, dlatego że przed wyprowadzką z Polski mieliśmy bardzo duże podwyżki za śmieci, tak jak i wszyscy w Polsce. Nie wiem, tam od łebka już płaciliśmy, nie wiem, 40 zł za śmieci miesięcznie. A tutaj przyszło nam właśnie rozliczenie za śmieci za tamten rok i wygląda to tak, że właśnie 60 zł rocznie od mieszkania. Tyle. I oburzenie Husajna, że co oni robią z tymi pieniędzmi? Zarządzanie odpadami komunalnymi powinno być rozwiązane przez państwo, tak? No my jakby oprócz tego, że płacimy za wywóz śmieci i nieczystości, to płacimy też różne podatki i daniny. No jak to jest rozwiązane, że tyle to kosztuje? No nie wiemy. No właśnie, to jest bardzo dobre pytanie. W Turcji tak nie jest, nie ma zdzierstwa na śmieciach. Dają radę. I powiem wam, jeszcze tak chciałam powiedzieć, dlatego że śmieciara przyjeżdża naprawdę codziennie i biorą od nas śmieci. Codziennie. In Poland the cost of cement after when you die the cost is very high. Even the buying the lands, you know, for the, you know, almost the same price like home. Right? I'm joking, but it is that much costly. Of course, in Turkey, if you want private area on the top with the sea view, or if you want to have so quality stone or something, of course you are also paying. But when you die in Poland, in Turkey, this is at least good. I really, maybe it is sad but true. In Turkey, when you die, the only thing what government is doing is what I like. You don't need to pay for anything. Land, all the service, they are picking you, cleaning you, your body, covering and putting in the coffin and putting in the under the ground. Of course, if you don't have any special land or request or something, free. At least when you die, you don't pay anything. So from this perspective, Poland is worse. I don't know, maybe in Poland also government is also supporting, I don't know. Z tego też się kiedyś tak ośmialiśmy, dlatego że tutaj śmierć i pochówek jest sponsorowany przez państwo. Tutaj rodzina zmarłego nie musi martwić się kosztami, grobowcem, miejscem na cmentarzu, dlatego że to wszystko jest sponsorowane właśnie przez państwo. Erdogan również sponsoruje właśnie podwózkę na ten cmentarz. No, słuchajcie, wszystko. I to właśnie jest też ciekawe, że w Polsce wiadomo, tam wypłacają coś z ZUS-u, ale to jest i tak mała kwota, tak? Bo zależy, no, tam miejsce na cmentarzu, wiecie, jakiś grobowiec. W ogóle zależy bardzo, co sobie zażyczycie, tak? No bo tu mąż wspomniał, że jak chcecie, nie wiadomo co, to sobie musicie zapłacić. Ale taki podstawowy pochówek jest tutaj sponsorowany przez państwo. Nie byłam na tureckich cmentarzach, nie wiem, czy kiedyś widziałam, natomiast polskie cmentarze to jest dla mnie naprawdę żart. Powiem wam tak, każdy może mieć trochę inną opinię na ten temat. Ja mam bardzo inne opinie na różne tematy, natomiast śmierć już jest dla mnie takim momentem, że powinniśmy się jakoś wszyscy zrównać. Ale to nie dzieje się w Polsce, dlatego że jak pójdziecie na cmentarz, to wciąż jest, słuchajcie, porównywanie się, kto ma lepszy nagrobek, droższy nagrobek, lepszą sentencję i nie wiadomo, gdzie leży, na jakim gorszym czy lepszym miejscu. Naprawdę, mi się to w Polsce, tak powiem wam, nie podoba. To jest już, no, ja nie wiem, czy to się kiedyś skończy, ale to jest dla mnie takie wieśniactwo, co się na tych cmentarzach odwala. Jeszcze w ogóle wszystkich świętach. To te, no widzicie, to... Ja nie mogę za dużo mówić, bo się, słuchajcie, rozkręcam. No tylko wam powiem, że w Turcji naprawdę jest bardzo biednie i skromnie, zarówno jeśli chodzi właśnie o meczety, tak samo chodzi właśnie o pochówek. Skromność, bo słuchajcie, wszyscy skończymy w jednej ziemi i jesteśmy na równi. I te nagrobki na cmentarzu, one wam w niczym nie pomogą. Textile products, you know, is more expensive in Poland, so from this perspective, Turkey is better than Poland. Poland is worse than Turkey, you know, textile, any kind of textile. Tekstylia, no to wiadomo, Turcja jest wiodącym tutaj krajem, jeśli chodzi o produkcję tekstyliów. Tutaj na pewno taniej można to kupić, lepszej jakości. Stąd też właśnie ludzie przyjeżdżają do Turcji, kupują tekstylia, no bo w Polsce, no ciężko. W Polsce mamy drewno, nie tekstylia. And also I want to talk about abortion is forbidden. Here abortion is like you are going to bazaar and you are just doing this. And the pills. This after pill. Here you don't need to go doctor or you write any prescription. You are just going and buying how much you want. So yeah, this is definitely worse than Turkey. However, here people think that these religious countries or something, but the religion is just a name. Everywhere is the same. So humans are the same human, and I believe that from this perspective. I would be the last person to say this. Maybe if you would ask old me,
I wouldn't ask for this, but from this perspective, from this abortion perspective and from the pill perspective, here has more respect women's than Poland has. It is true. Bardzo smutna prawda, ja się tak uśmiecham, ale to jest, słuchajcie, śmiech przez łzy. Bardzo, bardzo, bardzo dużo komentarzy dostaję negatywnych na temat Turcji, na temat właśnie, wiecie, bardzo dużo hejterów jest na TikToku, dlatego ja tam się mniej udzielam, natomiast ludziom się wydaje, że kraj muzułmański to ja tu nie wiadomo co. Powiem wam, że jeśli chodzi o prawa kobiet, to one są tutaj naprawdę dość szerokie, dlatego że aborcja, nie wiem do którego tygodnia, ale dość to fajnie długo chyba działa, jest na życzenie. Słuchajcie, nikt wam tego nie zakwestionuje, możecie iść, możecie sobie tą aborcję wykonać. To jest wasza decyzja i to naprawdę jest tutaj tak społecznie akceptowalne i szanowane. Druga sprawa, jeśli chodzi właśnie o leki antykoncepcyjne, o tabletki po... Tu nie toczą się, słuchajcie, na szczeblu państwowym jakieś dyskusje, czy tego zakazać, czy nie. To wszystko leży w aptece. Co jest w ogóle najśmieszniejsze, kiedy po raz pierwszy weszłam do tureckiej apteki, że te właśnie wszystkie leki dla kobiet, antykoncepcyjne czy tabletki po, leżą tak ułożone na widoku, koło, wiecie, witamin, jakichś tam suplementów. To nie jest jakiś produkt zakazany, on jest tutaj dostępny dla ludzi, właśnie dlatego, żeby ci ludzie, te kobiety miały wybór. I one tutaj mają. I powiem wam, że dzieci w Turcji nie brakuje. One się rodzą tak, jest taki wysyp dzieci, po prostu tutaj naprawdę, tutaj ja nie wiem, czy ludzie w ogóle się zabezpieczają, bo tutaj ludzie chcą mieć dzieci, a nawet jeśli nie chcą, to mają jakiś wybór i nic tu nie jest zabronione i tutaj można iść, zrobić sobie aborcję, można wziąć sobie jakąś tą pigułkę. Powiem wam tak, to od was zależy, jaką decyzję podejmiecie, dlatego że to was czeka Królestwo Niebieskie i jakiś tam wyrok. Natomiast tak jak tutaj jesteśmy, to niczego ludziom nie można zakazać. Można dać wybór, ale to wy ponosicie jakieś tam konsekwencje. I to jest naprawdę fenomenalne, że w kraju muzułmańskim kobieta ma wybór. I to jest, słuchajcie, dla mnie tak ważny temat, dlatego że ja jestem kobietą i wszystkie te negatywne komentarze, które dostaję o kraju muzułmańskim, to jest chyba właśnie od tych słabych facetów, którzy nie mają macicy. Ciekawe, jakbyście mieli macicę i by wam właśnie dawali takie ultimatum życia, że macie albo zdechnąć, albo przeżyć. No, ciekawe, czy by wam było tak łatwo właśnie tutaj powiedzieć. Wiecie, nigdy nie warto stawiać się w sytuacji osoby i coś oceniać. Dlatego ja też naprawdę jestem daleka od tego, żeby oceniać coś. Natomiast danie wyboru To jest po prostu w XXI wieku jakieś takie no, normalne, humanitarne. Więc Turcja bardzo na plus. The domestic bus in Poland are very old, like from communist time, that 30, 40 years old, 50 years old bus they are using. Here in Turkey, I am surprised, because the cost of tax in the bus or in the cars are less than in Turkey, but in Turkey, these transport companies are that much developed, that last model Mercedes, MAN buses you are using, that much inside there are service, like in plane, they are giving all the sweets, tea, coffee, everything, like in the first class plane, whatever you are, wherever you go. But in Poland, I really surprised that much old buses they are using. No, it's from this perspective definitely worse than Turkey. Transport międzymiastowy w Polsce jest bardzo słaby i to prawda, jest bardzo dużo teraz przewoźników takich coś Flixbus czy jakichś autokarów, ale jest bardzo dużo starych busików, takich małych, jest bardzo dużo PKS-ów starych. Mojego męża to szokowało, że w obecnych czasach używa się tak starych, słuchajcie, autobusów, dlatego że w Turcji nie ma tak. Pomimo tego, że tutaj podatki na samochody są bardzo wysokie i w ogóle utrzymanie na przykład takiej firmy transportowej też, to tutaj przemieszczacie się pomiędzy miastami, pomiędzy właśnie podróżujecie po Turcji najnowszymi autokarami, które są naprawdę na full wypasione. To są Mercedesy, to jest MAN. Tu nie ma takich starych autobusów, jak są w Polsce, w niektórych właśnie miasteczkach. Tak, no, to naprawdę jest takie szokujące i dziwne. In dubbing in Poland is very weird. For one person, of course for the kids movie they are doing good dubbing, like how it should be, but since I remember 30, 40 years always, we were watching any movie, even foreign movies, all the foreign movies with the very beautiful dubbing, with the most famous voice stars in Turkey, for each person.
When I went Poland the first time, I was seeing the new movies 2022, 23, 12, 24. Still one person, very good movie. Just one person is doing dubbing all everything that even you don't feel the movie and it is weird for me. However, I am not judging, but probably Polish people adapted. But from this perspective, definitely from my perspective, worse than Turkey. To mnie bardzo zdziwiło, że to kiedyś, to już bardzo dawno, to już wiele lat temu Husajn zauważył, że w Polsce to jest dziwne, że mamy lektora na filmach, że jedna osoba czyta treść każdej postaci w filmie i że to jest strasznie dziwne i nie da się tego oglądać. Dlatego, że tutaj w Turcji nawet nie tylko właśnie animacje dla dzieci, ale również filmy są właśnie dubbingowane. U nas w Polsce nie wiem jak jest teraz, dlatego, że tak nie oglądam właśnie nic w telewizji, ale ten lektor chyba jest do dnia dzisiejszego, tak? Czyli lektor czyta jedna osoba treści właśnie wszystkich postaci w filmie, wszystkich aktorów. No, ja jestem tak mega do tego przyzwyczajona od dzieciństwa, że ja na początku w ogóle nie wiedziałam skąd to zdziwienie. Przecież to jest takie normalne, że lektor czyta wszystko, cały film normalnie tak jednym ciągiem. This in Poland, there are a lot of old homes, communism homes, left from the communism time. It looks more depressive than Turkey. Of course, in Turkey there is also a lot of old homes. A lot. There are a lot of cities that there are. They have old homes, but maybe this is my perspective, or maybe I am wrong. But Poland is like when you go into city, see the old communism home. It looks more depressive, like not painted, you know, leftover in this kind of. I don't. It looks more depressive than. Turkey, or I don't know, maybe you can give your perspective. W Polsce bardzo dużo budynków jest z komuny i to wszystko jest takie nieodremontowane i trochę przytłacza. No jest to gdzieś prawda, dlatego że jest dużo tych takich aesthetic Eastern Europe, właśnie te komunistyczne bloki, ta szarość, ten taki brud tej pogody, tego błota i rzeczywiście to gdzieś jest troszkę takie depresyjne. No to jest po prostu historia, która wydarzyła się u nas bardzo niedawno, dlatego w Polsce wciąż będą widoczne właśnie te budynki, ta zabudowa i tak to wygląda. No. No, Turcja ma troszkę inną historię, inna jest tu zabudowa, inaczej to wszystko wygląda, więc no rzeczywiście te budynki, co mogłabym tylko dodać, że te budynki z czasów komuny mogłyby być bardziej w Polsce remontowane, dlatego że czynsz w takich budynkach jest bardzo wysoki, natomiast te budynki są naprawdę brudne, zaniedbane i wystarczyłoby ładnie odmalować. Ja wiem, że to się sukcesywnie robi, natomiast wciąż one trochę tak straszne. If, for example, if you have a land in Poland and if you want to build your dome home, if for example neighborhood is not allowing you, you cannot build, and there are lawsuit process or this kind of things. I had friends, they couldn't build because neighborhoods complained and they didn't allow. So there is such a kind of things. But in Turkey, if you have land, it doesn't matter if anyone is complaining, you can build because you have permission from the miasto and no one can do anything. So from this perspective, I would say that this is better. Poland is worse than Turkey. Husajn mówi, że w Polsce zdarza się tak, że jeśli macie swoją ziemię i na tej ziemi chcecie postawić właśnie swoje mieszkanie, jakiś tam budynek, to czasem może się ktoś z sąsiadów nie zgodzić i wtedy wam to utrudnić. Natomiast tu w Turcji macie ziemię i możecie stawiać co chcecie. Nie wiem, nie znam się na prawie, nie budowałam domu w Polsce, nie wiem jak to jest, czy rzeczywiście coś takiego może się wydarzyć. I was said in the previous video that Polish people are very clean. Clean means that they are not throwing the trash outside, they are caring environment a lot. But from this perspective, which is worse, I think it is worse than Turkey, maybe, or maybe I didn't see this kind of people. I am passing through the car of many villages. I see that they are living in dom, villa. Yes, for us, for me at least, it looks very luxury, or I see them as very rich. Maybe they are not rich, maybe it left from their fathers, maybe their situation is not good, maybe all family live in big dome, but they are burning trash, these plastics, everything, and there is that much smoke in the city and that much heavy smell. I don't know, people don't complain or they are not doing anything, even that much European is giving the regulation or punishment, this. I surprised a lot. Maybe I really honest. I we travel a lot through village everything, but I never see that
burning plastics or trash. I know life is expensive, the core is expensive, wood is expensive, but they are also poisoning their kids, you know? From this perspective, maybe I am wrong, but Poland is worse. Bardzo trudny temat, o którym przyznam się, że zapomniałam, ale to prawda. W Polsce na wsiach pali się plastikiem i śmieciami. To bardzo czuć, dlatego że jak przejeżdżaliśmy nieraz przez Polskę, to zdarza się tak, że właśnie ten plastik, słuchajcie, szczypie aż w oczy i dusi. Dla mnie no, to jest bardzo przykry temat, dlatego że Polska, pomimo tego, że właśnie należy do Unii Europejskiej i Unia Europejska narzuca bardzo dużo obostrzeń i wymogów dotyczących właśnie ekologii i w ogóle tych spalin, emisji, no to wiecie, coś takiego dzieje się w Polsce. Nie wiem, czy to jest karalne, nie wiem, jak tutaj egzekwowane są te kary, natomiast nie wiem, czy to jest chytrości ludzi, czy to jest po prostu z takiej już biedy i ubóstwa w Polsce. Bardzo ciężko mi powiedzieć, ale no, to jest ogromny problem w Polsce, wydaje mi się. To właśnie palenie śmieci, dogrzewanie się starymi opanami i szmatami, bo nie da się przez te wioski naprawdę w okresie grzewczym jechać. Also, we said that I don't know why, but in maybe because of communism or I don't know, but in old time the homes was bigger. But it's worse in Poland that homes are smaller than Turkey. Even brand new home, even I'm comparing the price per square meter, you know, the same homes. For example, in the capital, when we compare, you are all the homes that you can buy here is bigger than Poland, you know, for the same price even. Bigger. Okay, if we are living in small home, for example, but this home for Poland is average home, yes, 50-55 square meter, but in Turkey it is the smallest home that you can buy, for example. So this is from this perspective I would say Poland is worse. W Polsce standard mieszkań jest bardzo niski, to znaczy, że za ogromne pieniądze kupujecie bardzo małe metraże. Nawet wiecie, to nie jest tak nawet społecznie przyjęte, że żyje się na 100 metrach kwadratowych w Polsce. Mieszkania są 50 metrów, nawet teraz budują mniejsze. No to jakby ten standard życia w Polsce, ten standard życia mieszkaniowy jest naprawdę tragiczny. In Turkey everywhere you can find ATM machines, but in Poland there is not so much. Either you have to go to bank, your bank, or there are this kind of Euronet or this kind of ATMs, but not all the banks are allowed that they are charging you for cost. So in Turkey, everywhere, really there are a lot of ATMs. This is the one of the things you can translate, and other things is also related with ATMs, you can also translate, maybe together. Huh? Second thing is about ATM, you can add money. Like normally there are a lot of ATMs that you can take money, but adding money is you have to have special ATM machines that you have to go a special location. But here, wherever ATM you are going, you are able to add money. The third thing is about ATM, you can do all everything. Paying all everything, sending money, paying the tax, even the things, really like anything that you can imagine, you can do online there. In Poland, none of things are there. Really, from this perspective, from the banking perspective, Poland is worse. Mamy tutaj trzy aspekty poruszone właśnie w związku z bankomatami. Pierwszy aspekt to jest taki, że w Polsce bardzo ciężko jest znaleźć bankomat, żeby wypłacić pieniądze. Wiecie, są euronety albo no jakoś to tak działa, że nie ze wszystkiego możecie bezpłatnie wypłacić pieniądze. Tu w Turcji bardzo często bankomaty wszystkich banków znajdują się po prostu na jednej ścianie albo stoją na ulicy. Jest tych bankomatów bardzo dużo. W Turcji nie ma problemu z wypłatą pieniędzy. W Polsce mieliśmy ją czasami, dlatego że wiecie, no trzeba szukać, tak jak w centrach handlowych są bankomaty, czy gdzieś tam na ścianie banku, tu w Turcji nawet stoją, słuchajcie, na środku koło hotelu, tak jak się wyjeżdża z naszej miejscowości, z takiej wioski. To jest jedna sprawa. Drugi aspekt to było, że nie wszędzie można pieniądze wpłacić. Musimy mieć wpłatomaty w Turcji, w Polsce. W Turcji wszędzie, w każdym bankomacie możecie również wpłacić pieniądze i to właśnie nie jest takie
trudne jak w Polsce, że Jezu, tak wpłatomat, zawsze trzeba było szukać tego wpłatomatu, gdzie wpłacić tą gotówkę. No to nie, tu w Turcji wszędzie możecie wpłacić. I trzeci aspekt, jakże dla mnie był dziwny, że w bankomacie możecie zrobić wszystko. To znaczy, że możecie opłacić wszystkie rachunki. I zazwyczaj w Turcji zobaczycie, że do bankomatów są bardzo długie kolejki. Dlatego, że w tych bankomatach, oprócz tego, że możecie pieniądze wpłacić i wypłacić, to możecie również opłacić wszystkie rachunki. Naprawdę, dla mnie to był fenomen, jak pamiętam, że po raz pierwszy mój mąż właśnie poszedł ze mną do bankomatu, no już wiele lat temu, Boże, to chyba z 10, i mówił mi, że płaci rachunki. I ja w ogóle wtedy nie rozumiałam, dlatego że cały czas mi się wydawało, że on próbuje coś w tym bankomacie tam zrobić, nie wiem, wypłacić gotówkę albo sprawdzić saldo, a on płacił wszystkie rachunki. No fenomen, naprawdę. Tutaj wydaje mi się, że jeśli chodzi o tą bankowość elektroniczną i generalnie banki, to jest dużo, na dużo wyższym poziomie wciąż niż w Polsce. Naprawdę. No wyobraźcie sobie płacić rachunki w bankomacie. Mało tego, słuchajcie, myśmy płacili na przykład podatek od telefonów, to też wyszliśmy z urzędu tam właśnie podatkowego i na ulicy stał bankomat i do tego bankomatu podeszliśmy i zapłaciliśmy tam wszystkie podatki właśnie od telefonów w bankomacie. Rozumiecie? Nie musieliśmy iść gdzieś do kasy, na pocztę czy gdzieś tam. W bankomacie zapłaciliśmy podatki. No szok. I koniec. Nie ma nic. I bardzo dziękuję za kolejny odcinek, czyli to była druga część tego, co w Polsce jest gorsze niż w Turcji. Bardzo zachęcam Was właśnie do tego, żeby przedstawić swoją wizję, albo może jest coś, z czym Wy się nie zgadzacie. Zobaczymy, czy uda nam się nagrać jeszcze jakąś część trzecią, czy coś się uda wymyślić więcej. Wiecie, no świat tak naprawdę ma tak dużo aspektów, że zawsze można poruszyć coś nowego. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo, do widzenia.